Cześć, mam dzisiaj bardzo dobry humor, mam nadzieję, że Wy również. I właśnie dlatego postanowiłam, że nagram dla Was kolejny film. I tak jak obiecałam w swoim poprzednim filmiku, gdzie porównywaliśmy cienie Kobo do cieni Zoewy, tutaj zapraszam tych, którzy jeszcze nie widzieli, właściwie to decydowaliśmy, czy cienie Kobo można nazwać tańszymi zamiennikami Zoewy. No i właśnie, tak jak już wcześniej wspomniałam, dzisiaj dalej zostajemy w tematyce Kobo, tylko że skupiamy się na produktach do twarzy. I to, co ja dzisiaj mam, to podkład. W tej najnowszej kolekcji weszły, z tego co pamiętam, dwa podkłady. Wersja kryjąca i wersja matująca. Ja stwierdziłam, że aż tak dużo do przykrycia nie mam, ale za to mam cerę mieszaną, więc no, mat jest zawsze ok, więc ja mam tę wersję matującą. I dalej mam tutaj korektor, tylko że to nie jest ten korektor, który wszyscy teraz testują. Mnie bardziej zaciekawił ten drugi, to również jest nowość. On tu ma taki klik, że musimy przycisnąć, żeby produkt nam się wydobywał. Mamy jeszcze przepiękną paletkę do konturowania. Ja wcześniej jedynie dotykałam tylko tych pudrów i wydaje mi się, że zapowiadają się całkiem obiecująco. I co prawda nie są to produkty do twarzy, tylko do ust, ale przy okazji dzisiejszego filmiku myślę, że mogę Wam je też pokazać, bo są to oczywiście też matowe pomadki z Kobo. I ten filmik to będzie taki klasyczny test na żywo połączony z pierwszymi wrażeniami, bo najpierw nakładamy razem makijaż, później ja noszę ten makijaż przez cały dzień i zapewne jak najdłużej się będzie dało, a później po paru godzinach przechodzę się Wam zameldować co i jak, opowiedzieć jak się te produkty nosiły, jak się zachowywały w ciągu dnia. Ja teraz wyglądam trochę śmiesznie, bo mam tylko makijaż oczu, właściwie tylko górnej powieki, także musimy to szybko zmienić. No i zaczynamy. Zaczynamy oczywiście od podkładu. Jest to podkład matujący o płynnej konsystencji, równomiernie się rozprowadza, ujednolica kolory skóry oraz zapewnia długotrwały matowy efekt. To jest oczywiście zdanie producenta na temat tego produktu. I piszą też, żeby przed użyciem wstrząsnąć, więc tak też zrobimy. W ogóle jeszcze wspomnę, naprawdę bardzo, bardzo podoba mi się jego opakowanie. Mam wrażenie, że wygląda na droższe, na takie bardziej ekskluzywne. Jest szklane, z takiego grubego, mlecznego szkła. Zatyczka jest plastikowa. A to, co jest jeszcze fajne, bo nie w każdej marce jeszcze niestety możemy coś takiego zaobserwować, mamy tutaj safety lock, naklejkę, która nam potwierdza, że nikt wcześniej do tego produktu się nam nie dobierał. I standardowo, tak jak zawsze przy tego typu testach, na jedną część twarzy nałożę podkład gąbeczką, a na drugą pędzlem. Tak prezentują się dwie pompki. Jak widzicie, podkład jest dość lejący, jest dość rzadki. I pachnie, mam wrażenie, trochę podobnie do podkładu z Catrice. I zaczynamy od gąbeczki. Mój odcień to Vanilla Beige i o dziwo nie jest to najjaśniejszy odcień z całej kolekcji. Także fajnie, bo Kobo pomyślało też o tych największych bladziochach. A wiadomo, że z tym jest zawsze problem. I powiem Wam, że nawet nie wiem, kiedy ten podkład się rozprowadził po policzku. Spróbuję, czy da się go jeszcze podokładać trochę w miejsca, gdzie tego potrzebuję. I tak prezentuje się podkład nałożony póki co na jedną stronę twarzy. Mam wrażenie, że jest idealnie dopasowany do mojego naturalnego odcienia skóry. A co do samego podkładu, to ma on krycie raczej średnie. Powiedziałabym, że to jest taki, przynajmniej w moim odczuciu, idealny podkład na dzień pod względem krycia. Prześwitują mi tutaj delikatnie jeszcze jakieś niedoskonałości, ale cała cera jest bardzo ładnie ujednolicona. Na twarzy prezentuje się bardzo ładnie, bardzo naturalnie. Z takiej odległości powiedzmy 30 cm nie widać w ogóle, żebym miała cokolwiek na twarzy. Oczywiście, że jak przybliżę lusterko, to widać, że mam podkład, no ale tak zawsze jest. Mnie się na ten moment bardzo, bardzo podoba. Już widzę, że pędzlem będę w stanie uzyskać większe krycie, ale to zazwyczaj tak bywa. I on dosyć szybko zastyga, także trzeba mieć to na uwadze. Teraz jednak mam wrażenie, że on troszkę oksyduje, ale nie jakoś bardzo. Jest to na pewno jeszcze znośne. I wiecie co? Nie podoba mi się, jak wygląda nałożony pędzlem. On mi się w ogóle delikatnie zaczął rolować. To jest dziwne. Ja go jeszcze teraz postaram się trochę przyklepać gąbeczką. Ale pędzel naprawdę wygląda niespecjalnie. Po stronie gąbeczki podkład bardzo ładnie scalił się ze skórą. A po stronie pędzla on tak nieprzyjemnie osiadł, podkreślił pory. I mam wrażenie, że to będzie jeden z tych podkładów, który nie lubi być na twarzy w zbyt dużej ilości, bo tutaj tym pędzlem nałożyło mi się go troszkę więcej, to właśnie zaczął się rolować. Powstają takie dziwne dziury.
czego oczywiście nie zaobserwowałam po tej stronie gąbeczkowej. Ta strona wygląda naprawdę pięknie, wygląda bardzo naturalnie. Jego wykończenie jest takie, to nie jest do końca matowe wykończenie, powiedziałam takie satynowe, takie po prostu matowo-naturalne, wiecie na pewno o co mi chodzi. A po tej stronie to już wygląda trochę gorzej, na pewno bardziej matowo. I już nie tak ładnie. Myślę, że sytuacja opanowana po obu stronach, on wygląda mniej więcej tak samo, czyli prezentuje się bardzo fajnie. Jeżeli się jeszcze okaże trwały, no to na pewno będę go używać. I teraz przechodzimy do korektora. Jest to korektor w pędzelku. Ja go już swatchowałam, do tego pędzelek jest brudny. I to, co mówi o nim producent, to to, że jest to płynny korektor o lekkiej formule. Zapewnia krycie przebarwień, cieni pod oczami i innych niedoskonałości. I to, co właśnie mi się podoba jeszcze w tym korektorze, to to, że mamy tutaj taki klik, czyli żeby produkt się wydobywał, musimy nacisnąć. No ja myślę, że jest to taki fajny bajer, fajne urozmaicenie w makijażu. Nałożę go oczywiście pod oczy. Nie wiem teraz, jaki to jest odcień. Podejrzewam, że najjaśniejszy, ale na pewno takie info będzie w opisie. Ma ładny żółty kolor, ale chyba nie ma zbyt mocnego krycia. Ładnie się rozprowadził, ładnie się scalił z podkładem, ale krycie powiedziałabym, że jest bardzo średnie. Raczej nie będzie to korektor dla osób, które mają duże zasinienia. No i tak to wygląda. Ja myślę, że nie jest najgorzej, ale też bywało lepiej. Ja go spróbuję jeszcze trochę dołożyć. Dokładanie go nie powoduje większego zakrycia cieni. A nie chcę go ładować zbyt dużo, bo boję się, że w końcu te kosmetyki mogą mi się zważyć, jeżeli będą nałożone zbyt dużej ilości. I teraz postaram się jak najszybciej to wszystko utrwalić sam na twarzy pudrem sypkim, również z Kobo. Jest to Translucent Loose Powder i jest to puder, który już mam od jakiegoś czasu i już go trochę używałam. Wiadomo, że bez sensu jest zrobić test podkładu i utrwalać go pudrem, którego się również nie zna. Bo w tym przypadku, jeżeli coś pójdzie nie tak z makijażem, no to będę wiedziała, że jest to wina podkładu, no bo puder już znam i całkiem fajnie się u mnie sprawdza. Ogólnie jest to puder, który bardzo ładnie wygląda na twarzy. Twarz wydaje się taka wygładzona. Nie jest to do końca matowe wykończenie, to jest takie ładne, matowo, satynowo, aksamitne wykończenie. Nie potrafię tego inaczej nazwać, ale nie powiedziałabym, żeby to był też jakiś puder, który utrwali nam i zmatuje podkład na długie godziny. Ja bym go raczej nie użyła na jakieś większe wyjścia, jeżeli zależałoby mi na tym, żeby moja cera była absolutnie matowa przez długie godziny. Ale mimo wszystko uważam, że jest to bardzo fajny puder, bo daje naprawdę bardzo ładny efekt na twarzy. I przechodzimy teraz do konturowania twarzy. W palecie mamy puder rozjaśniający, dwa bronzery, jeden jaśniejszy, drugi ciemniejszy. Mam wrażenie, że ten jaśniejszy jest delikatnie bardziej ciepły i róż do policzków. Tak prezentują się swatche. I ja mam pewne zastrzeżenie co do samej palety, co do jej wykonania. Te pudry bardzo łatwo jesteśmy w stanie wyjąć. Znaczy oczywiście jest to na plus, bo sama paleta jest magnetyczna, czyli jak nam się skończy dany wkład, to możemy go zamienić innym. Ale słyszycie to? Te produkty się po prostu tutaj nie trzymają najlepiej. Jeżeli paleta nam wypadnie kiedyś z ręki, to wydaje mi się, że te produkty mogą tego upadku nie przeżyć, bo po prostu z niej wypadną. Także no, to jest raczej na minus. Ale zobaczymy, jak same produkty się spisują. I zaczniemy od tego jaśniejszego bronzera, bo wydaje mi się, że on będzie bardziej w moim kolorze. Widzieliście to? Jest to samo co z cieniami. Bardzo mocno się te produkty pylą. Bardzo, bardzo mocno. Ja naprawdę bardzo delikatnie dotknęłam pędzlem tego produktu i już dość mocno naruszyłam jego strukturę i po prostu zaczął się pylić i latać wszędzie. I podejrzewam, że na pędzlu jest go trochę za dużo, więc zdejmę nadmiar od dłoń. No i spróbujemy. No, kolor uważam, że jest bardzo ładny. To jest znowu taki bladzioszkowy odcień do konturowania. I zdecydowanie jesteśmy w stanie budować efekt. Produkty te są dość mocno napigmentowane, także radziłabym trochę z nimi uważać, szczególnie, że one mają bardzo taką mięciutką strukturę, więc na pędzel od razu nakładamy bardzo dużo produktu.
No i jak tak sobie przyłożymy od razu na policzek, to możemy sobie zrobić plamę. Ale bardzo ładnie i szybko się nałożył, bez żadnych plam. No, podoba mi się. Ja myślałam, że ten odcień wręcz okaże się trochę za jasny dla mnie i że będę jeszcze dla przyciemnienia musiała użyć tego ciemniejszego, ale myślę, że nie ma takiej potrzeby. No i tym, co mi zostało na pędzlu, na czoło i trochę na skroń. I tutaj mamy sytuację dokładnie taką samą. Bardzo, bardzo się sypią, a ja naprawdę delikatnie dotykam tym pędzlem. Naprawdę szkoda, że te produkty się tak sypią, no bo w tym momencie spora ilość produktu leci sobie w powietrze, no i w ten sposób marnujemy. Ja bardzo rzadko używam różu, ale dla przetestowania większej ilości produktów z palety dzisiaj to zrobię. No i tak samo jak reszta, róż też się bardzo, bardzo pyli. I będę go nakładała bardzo ostrożnie, żeby nie skończyć z matrioszką na twarzy. Róż też ma bardzo fajny kolor. To jest taki odcień, który wydaje mi się będzie pasował każdemu. I te produkty do konturowania bardzo fajnie się połączyły wszystkie razem na policzku. Ja jeszcze przed chwilą zerknęłam do okna przy świetle dziennym, jak to wszystko się prezentuje. I w świetle dziennym niestety ten bronzer wygląda trochę bardziej ciepło, ale sam podkład natomiast mnie zaskoczył, bo wygląda naprawdę ślicznie i nawet po tej stronie w połowie nakładanej pędzlem prezentuje się naprawdę bardzo, bardzo ładnie, bardzo naturalnie i mam wrażenie, że jak on trochę posiedział na tej twarzy, to jakby zyskał trochę nakryciu, nie wiem czy to jest możliwe, ale właśnie przy oknie wydał mi się bardziej po prostu kryjący. I to, co nam jeszcze zostało, to pomadki. Ja mam trzy odcienie, to jest 702, 706 i 707. I myślę, że tym dwóm ciemniejszym na razie podziękujemy i użyję tego nudziaka. Tak, teraz prezentuje się już w pełni wyschnięta pomadka. Ona się delikatnie klei, więc jeżeli tego nie lubicie, to raczej to nie będzie pomadka dla Was. I klei się na tyle mocno, że podejrzewam, że jeżeli zawieje wiatr, to włosy mi się do niej przykleją. Ale na ustach tak czy siak jest dość komfortowa, na pewno nie jest wysuszająca, ale też nie lubi być nakładana w zbyt dużej ilości, bo się po prostu roluje. I tak na ten moment prezentują się te wszystkie produkty, które nakładałyśmy razem. Jest teraz godzina 14:45. Mam nadzieję, że coś tutaj widać. Ja zaraz wychodzę z domu, muszę się pokazać ludziom i mam nadzieję, że ten makijaż mnie nie zawiedzie. Mam nadzieję, że nie będę się musiała wstydzić za to, jak moja twarz wygląda. Także myślę, że widzimy się za parę ładnych godzin. Do zobaczenia. No to witam ponownie. Wracam z podsumowaniem, a właściwie proszę sobie trochę ponarzekać, bo niestety każdemu z tych produktów, które dzisiaj używałam, mam sporo do zarzucenia. Jest teraz 23:07 i od nałożenia tych wszystkich produktów minęło jakieś 8-9 godzin, coś koło tego. Ja może na razie nie będę nic mówić, ja was po prostu przybliżę do siebie i sami zobaczycie. Sami zobaczcie z bliska, jak się to prezentuje. Zwróćcie szczególną uwagę na obszar tutaj i pod okiem. No, to jest jak dla mnie po prostu istna katastrofa. To wygląda, jakby to wybuchła jakaś makijażowa bomba. Jeżeli chodzi o podkład, to zachował się on bardzo, bardzo nieprzyzwoicie. Może skonfrontujmy to, co obiecuje producent. Matujący podkład o płynnej konsystencji. Płynna konsystencja jest, matujący podkład, no nie bardzo. Równomiernie się rozprowadza. Okej, powiedzmy, ujednolica koloryt skóry oraz zapewnia długotrwały matowy efekt. I z tym się nie zgodzę, że on jest długotrwały, zresztą sami to widzieliście. 8 czy tam te 9 godzin do podkładu to wcale nie jest aż tak dużo, szczególnie, że to ma być podkład długotrwały, matujący. No i jak to dzisiaj wyglądało? Powiedzmy, że po około 2 godzinach od aplikacji on wyglądał bardzo ładnie, natomiast zaczął podkreślać pory. No to sobie wtedy pomyślałam, ok, czyli jakaś tam baza wygładzająca, wypełniająca pory i będzie ok. Po kolejnych 2 godzinach on zaczął się świecić dość mocno. Więc pomyślałam, no to jeszcze dorzucimy do tego bazę matującą. Ale to, jak on wygląda teraz, to jest po prostu istna tragedia. On powłaził w zmarszczki, powłaził w pory, w ogóle powłaził wszędzie, gdzie się tylko da.
Tutaj przy nosie porobiły się jakieś dziwne plamy. On jakby zjechał w ogóle z nosa. W tym obszarze porobiły się takie dziury, on się zważył, zrolował. No, wygląda to naprawdę bardzo, bardzo nieestetycznie. A już oczywiście pomijając fakt, że się świeci jak choinka i to o dziwo na całej twarzy. Zazwyczaj twarz wyświeca mi się tylko w strefie T, na policzkach, na czole, ale tutaj świeci mi się cała twarz, tutaj na skroniach, na żuchwie, no coś jest naprawdę bardzo nie tak i to świeci się tak, jakbym dosłownie obsypała się rozświetlaczem. Wygląda to paskudnie. W dodatku mam takie wrażenie, że ten makijaż mi cały pływa i na pewno jeżeli bym teraz podotykała twarzy, no to będę miała ten podkład na palcach, zdecydowanie. Także na ten moment na pewno nie polecam. Ja go jeszcze oczywiście przetestuję z jakąś bazą matującą, z mocniejszym pudrem, ale na ten moment jestem zdecydowanie na nie. No i teraz korektor. No jak widzieliście z bliska, na pewno zauważyliście, że powłaził we wszystkie zmarszki, jakie tylko udało mu się znaleźć pod okiem. Uwydatnił wszelkie załamania skóry. Porobiły mi się takie linie, wiecie, od śmiania się. On tak jakby się utrwalił w momencie, kiedy moja twarz jest śmiejąca. Kolejny produkt, który się prezentuje naprawdę nieciekawie. Może to jest kwestia tego, że go za późno utrwaliłam, bo jednak jeszcze chwilę do Was gadałam, zanim on został utrwalony. Będę go testować, ale poza fajnym opakowaniem, fajnym motywem z tym przyciskiem, to też na razie mi się nie podoba. Paletka do konturowania. Jeżeli chodzi o produkty same w sobie, to mi się bardzo podobają. Mają całkiem ciekawe kolory, ładnie prezentowały się na twarzy, ale tak jak już wcześniej Wam wspominałam, te bronzery jednak w świetle dziennym prezentują się trochę bardziej ciepło, aczkolwiek w dalszym ciągu są moim zdaniem na tyle chłodne, żeby dało się nimi konturować. Znaczy mówię o tym jaśniejszym odcieniu, bo tego nie używałam. Oczywiście dużym minusem jest to, że się osypują, bo sypią się naprawdę bardzo. Róż jest bardzo, bardzo ładny, bardzo mi się podoba i to mnie jako osobie, która za różą na policzkach nie przepada. Co do tego pudru rozjaśniającego, też uważam, że jest ok, ale mnie zawsze w tego typu produktach brakuje funkcji matowienia skóry. Bo ja jako posiadaczka cery mieszanej, nakładając tego typu pudry rozjaśniające na czoło, na brodę, pod oczy, czyli na te miejsca, które powinny być rozświetlone, chciałabym, żeby te miejsca również były trochę zmatowione. Natomiast ten produkt, uważam, nie ma najmniejszych właściwości matujących. Jakiś tam kontur jeszcze na twarzy jest, ale mam wrażenie, że on jest bardzo rozjechany i on się rozlał po policzkach bardzo. Ale tu bym zwalała winę na podkład. Myślę, że na innych, bardziej trwałych podkładach po tylu godzinach te produkty do konturowania prezentowałyby się znacznie lepiej. I to, co właściwie zdało test dzisiaj najlepiej, to pomadka. Bo pomadkę mam na sobie tyle samo godzin, co całą resztę makijażu. No i jasne, że ona się zjada tutaj od środka. Usta są delikatnie wyschnięte, ale też na pewno nie jest żaden stopień dyskomfortu. Także jak na 8 godzin, kiedy bardzo dużo gadałam, jadłam dwa posiłki, dużo piłam, no to myślę, że pomadka się prezentuje naprawdę całkiem nieźle. No i myślę, że jeżeli bym dołożyła pomadki od środka, to dalej byłabym w stanie ją nosić. Natomiast jeżeli chodzi o resztę makijażu, to tu już zupełnie nie ma czego ratować. Tu już żadne bibułki, żaden puder nie pomoże. To się po prostu tylko nadaje do zmycia. Dajcie znać, czy Wy już miałyście do czynienia z tymi produktami. Jeżeli tak, to jak się u Was sprawdzają, czy jesteście zadowolone, czy też tak nie do końca jak ja. I ogólnie zachęcam Was do komentowania. Jeżeli filmik Wam się spodobał, to dajcie łapkę w górę. No i tym brzydkim makijażem kończymy dzisiejszy odcinek. Cześć!